pobudka ostatniego dnia, 5 marca. Rano w riposto, potem cały dzień w Katanii i powrót. Oni zostają, znaczy jadą na lotnisko, a ja zostaję w centrum Katanii. No i pojechali, a ja zostałem sam. Trzeba zwiedzać Katanię. Właśnie sobie uświadomiłem, że dostałem jakby w bonusie możliwość zwiedzania miasta, do którego bym na zasadzie Lizbony pojechał specjalnie, poleciał samolotem z Krakowa i wrócił po jednym dniu. A ja, korzystając z tego, że jestem tutaj do wieczora dzisiaj, dostałem ten bonus. Bonus, że samolot odlatuje dopiero o 20. Więc ja po prostu włączam tryb zwiedzania i w ten sposób odhaczam kolejne miasto, takie fajne miasto europejskie, z bezpośrednimi lotami z Krakowa, do którego można by było się kiedyś udać na zwiedzanie. I wieje, dosyć mocno wieje. Jestem też, to też chcę zaznaczyć, najdalej na południe w wysuniętym miejscu, najdalej na południe Włoch w swoim życiu. Dokonałem niezbędnych zakupów na śniadanko, które zaraz sobie zjem tam, prawdopodobnie w tym porcie, który widzimy. Tylko muszę przejść przez to torowisko kolejowe, pod nim. Port turystyczny, ale widzę poprzeplatany z tym portem takim łowieckim, zwyczajnym. Wow, no to jest takie pierwsze miejsce, które zrobiło na mnie gigantyczne wrażenie. Ten cały budynek tutaj, w zasadzie to kompleks budynków, bo tu jest drugi. No a tam, jak rozumiem, chyba jestem w ścisłym centrum w ogóle Katanii. Tam jest, rozumiem, Etna w tamtym kierunku. Nieczynna chwilowo fontanna. Śmierdzi z tej wody, ścieki spływają.
fascynującym targu rybnym, gdzie tutaj po prostu sprzedają wszystko, począwszy od krewetek, po rekiny, naprawdę, są tu rekiny. Nie mogę tak perfidnie nagrywać, natomiast przechodzę właśnie koło nich i po prostu sobie, o, no gracje, ale fajnie, ale fantastyczne są te rzeczy tutaj, po prostu takie, tak pachnie tą rybą, tą świeżością. To już widziałem wczoraj w tym riposte, ale dzisiaj to już jest w ogóle, no spróbuję teraz nagrać. Także jest ok, jest naprawdę czuć ten klimat sycylijskich rybaków, którzy właśnie wrócili z morza i przywieźli tutaj swoje łowy, swoje połowy. Fascynująca rzecz po prostu. Tego w Polsce nigdzie, nawet nad Bałtykiem, bo tylu ilu tutaj rzeczy jest ciekawych do zobaczenia, do ośmiornice, jakieś, no mówię, no, rzeczy, których nawet nie potrafię nazwać, jakieś małże, właśnie wszystko tu jest, po prostu. Jeżeli są tu rekiny, to jest tu wszystko, centralnie wszystko. Fenomenalne, no nie chciałem tak perfidnie, ale już teraz się już przestałem przejmować, bo widzę, że ludzie też nagrywają. Dla nas, Europejczyków z centrum Europy, jest to bardzo dziwne i niespotykane. A dla nich chyba są przyzwyczajeni do tego wszystkiego, że ich tu nagrywają, z tego co widzę. Jeszcze mi nikt nie zwrócił uwagi, więc udało się. Przeszedłem przez ten teren. O kurde, co to w ogóle jest? Przeszedłem przez ten teren i przechodzę dalej. Szukam jakiegoś miejsca do tego, żeby sobie... A Jezu, to jest zapach. Niesamowity zapach tego miejsca. Pomieszanie smażonych produktów z surowymi rybami i z tymi wszystkimi owocami morza. Fascynujące. A, no jeszcze jakieś tutaj widzę. One tak pachniały chyba, chociaż nie. Nie, no co to się, czego tu nie ma w zasadzie, można by spytać. Że ogromny teren z jakimiś takimi rzeczami do jedzenia. Po części surowymi, po części smażonymi. A teraz idę do tego parku, który tutaj widzimy. Tam sobie zjem śniadanko. No, ten park mógłby być ładniejszy. Tak na miejsce, w którym zjem śniadanie. W zasadzie to chyba tutaj nie będę jadł śniadania. Jeszcze sobie przejdę tam dalej, bo mi się to miejsce za bardzo nie podoba. Albo jestem zbyt wybredny, bo tyle się rzeczy pięknych naoglądałem. Podobają mi się te pomniki. Idę dalej tam w stronę Via di Etna. I tam dalej to jest takie kłębowisko turystyczne właśnie. To może tam się prędzej uda znaleźć jakieś miejsce do tego, żeby sobie usiąść na ławeczce i zjeść. Wchodzę do tego parku i tam zjem śniadanie. To
nie park, tylko znowu jakieś budowle, po których tutaj ludzie łażą, to ja też muszę iść. Zwróćcie uwagę na skałę, na rodzaj skały. Wszystko magmowe. I to jest dobre miejsce, żeby zjeść śniadanie. Tu konkretnie przed tym budynkiem na ławeczce. Tutaj sobie zjemy mozzarellkę. Pora na śniadanko. Po doskonałym śniadaniu widzę, że ludzie stoją tam na samej górze. Spróbuję też się tam wejść. Te, co nieśli w drugiej części Ojca Chrzestnego. Takie same, sycylijskie. Nie wiem, jak to się nazywa fachowo, ale dokładnie takie nieśli, podobne. Oczywiście z jakiejś innej wioski. Okazało się, że to jest kościół. Ja myślałem, że to jest jakieś muzeum w ogóle. A jak się wychodzi na samą górę, to pojęcia nie mam i próbuję to rozszyfrować. Na górę nie wejdę, bo tam chyba jest wycieczka. I to wycieczka ma tam prawo być, a ja nie. Bo mi zamknęli przed nosem takie wrota, które miały mnie tam zaprowadzić prawdopodobnie. Onore al milite ignoto. Wow. Rispetta questo luogo. Pamiętaj, że wszyscy, którzy tutaj leżą, odpoczywają, poświęcili się także dla ciebie. Stylu, że ja pożeram to miasto swoim wzrokiem. Doszedłem do jakiegoś zamku.
Wow. No i znowu te skały magmowe. Wszędzie one są tutaj. Cały ten rejon. W ogóle Katania była wtedy, rok temu, pół roku temu w sierpniu, obsypana tym pyłem. Bo rozmawialiśmy wczoraj w porcie w Riposto z Francuzem, który tam stacjonował przez rok. I on powiedział wyraźnie, że właśnie Riposto nie ucierpiało. Ten pył wulkaniczny, który tam był na tej łodzi obok naszej łodzi, to był pył jeszcze z wcześniejszego okresu, nie z poprzedniego półrocza. Cały wiatr wiał w stronę Katanii i wszystko tutaj było obsypane. Odwoływali wtedy loty. Taki fart. Szukam, rozglądam się, gdzie tu kupić jakieś drobnostki dla moich dzieci. Jakieś zabaweczki. Pojęcia nie mam, a tym bardziej, że ja już idę w stronę morza. Opuszczam to centrum. No i patrzę na rogu. Tyk! Jak na zawołanie, na życzenie. Sklep z zabawkami. Udało się, znalazłem. Znalazłem dla moich dwóch dziewczyn. To nie było proste, bo to był bardzo malutki sklepik z bardzo sympatycznymi dwoma paniami. Chyba córka i matka. Ale bardzo fajne, sympatyczne. Nawet pokazywaliśmy sobie zdjęcia naszych nipoti i moich córek. Także super. Oczywiście komentowały blond włosy. Doskonale wiem, że nadkładam teraz drogi, ale podoba mi się ta uliczka. Bardziej niż tamta, która zdecydowanie skraca moją trasę. Bo idę już prosto na ten... na plażę, na cały ten rejon turystyczny, już typowo nadmorski. Opuściłem już Katanię, centrum, w sensie Katanii jestem ciągle, ale opuszczam ściśle centrum Katanii. Fakaldo. Ale dzisiaj mam szczęście, bo jest duży wiatr. Bo tak to bym w tym całym stroju na sobie się zagrzał. A tak daję jakoś radę, mimo że jest momentami gorąco, tak jak teraz. Ja bym sobie mógł to teraz teoretycznie zdjąć, powiesić na plecaku, ale mi jest tak wygodniej, bo tu mam butelkę wody, więc wolę na razie dojść do plaży w ten sposób, a na plaży sobie już wszystko ściągnę, odpocznę. No teraz już głównie plażą przedostanę się w stronę lotniska, ale to dopiero później. Na razie zamierzam spędzić dzień na plaży, na wybrzeżu katańskim, sycylijskim, z widokiem na otwarte morze i daleko, daleko, daleko wyspy jońskie, greckie, Korfu, Kefalonie, ale to tego oczywiście nie zobaczę. No mi się bardzo podoba. Zamierzam zaraz wejść w te palmy. No palma na palmie, no po prostu palma na palmie. Gdzie ja jestem? O co chodzi? No i jak teraz patrzę na tą całą zieleń, która tu wszędzie jest dookoła. Oczywiście, ja wiem, to co mówił Krzysiek jeszcze w Tropei, że to wszystko będzie za 5 miesięcy tutaj wypalone słońcem, ale ono teraz jest zielone. A ja dzisiaj wrócę, dzisiaj późnym wieczorem będę już w Krakowie, gdzie nic nie jest zielone, gdzie wszystko jest szare i błotniste. Dlatego ja teraz jaram się tym, tą zielenią, tym wszystkim tutaj. Po prostu biorę ją w całości, pożeram wzrokiem, cieszę oczy tym słońcem. No to w zasadzie od 4-5 dni tutaj cieszę oczy słońcem, więc dopieściłem to swoje potrzeby zażycia witaminy D na oglądania się tego piękna dookoła, którego oczywiście film nie odda, ale uwierzcie mi na słowo, tu jest po prostu zielono, zielono wszędzie. To jest zielono. Tak jak ma być. Na szczęście jest marzec, więc już w Polsce też zacznie się wszystko robić zielone. To jest jedyna rzecz, która mnie pociesza.
teraz już absolutnie jest mi bardzo gorąco, muszę się rozebrać to w trybie pilnym na tej plaży. Tutaj zrobię sobie przebranie, przepakuję znowu plecak. Taki wielki statek tam stoi w porcie. Tu się zaczyna plaża, taka typowa plaża turystyczna, gdzie w lecie jest tutaj mnóstwo ludzi. Ale mi się podoba teraz to ujęcie z tymi wyschniętymi palmami. Ogromna jest w ogóle ta plaża. Cała ta plaża jest moja. Nie będę się dzisiaj cały zanurzał, bo już mi się nie chcę wyciągać oczy, w zasadzie mi się nie chce grać, ale wezmę sobie, wejdę do wody. O, zimna, zimna, zimna. Nawet by mi się nie chciało już dzisiaj suszyć, bo nie ma dzisiaj takiej pogody jak wczoraj, ale ekstra. Ta delikatnie mroźna ta woda. Cudownie, jest cudownie. Ale wiatr! Teraz słońce na chwilę zaszło, ale wytaplałem się caluteńki w tej wodzie. Nie mogłem sobie darować po prostu. Jest tak fantastycznie, jest cieplutko. Także chwila, moment, będę suchy. Ile trwa? Cudownie. Już tak leżę sobie ze 3 godziny. A jeszcze ze 2-3 godziny przede mną. Catania, którą dzisiaj dokładnie odwiedziłem, i zwiedziłem, i skosztowałem. A teraz plażing, leżing. Chmury troszkę się pojawiły, dlatego wstałem i idę sobie w miejsce na wysokości lotniska. Jak będę miał szczęście, to przyleci jakiś samolot, który tutaj, te samoloty nie są zbyt często. Kręcę, jak ląduje dokładnie nade mną. To może być fascynujące. Leci samolot. Mam nadzieję, że to nie jest mój błąd, że ja się położyłem dokładnie centralnie pod jego lotem. Bo jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem, więc się troszkę skizuję, żeby mnie tutaj jego wiatr od niego, od tych turbin z niego nie zwiał stąd. Szkoda mi tych muszli, ale niestety muszę je zostawić, bo
tego co widzę we Włoszech, to są zakazy wywożenia tego niestety. Co innego, jakby to jeszcze dziecko wzięło, to zawsze można się usprawiedliwić, ale ja się nie dam rady niczym usprawiedliwić, więc żal, ale muszę je zostawić. Rewelacja. Krzysiek, dzięki za tą kanapkę. No po prostu jest ultra pychota. Miodzio. Fajny jesteś, ale mi zrobiłeś teraz filmik, super, dzięki. Jeszcze na tle takiego słoneczka, na tle tych palm tutaj i tego morza. Jesteś kociakiem przesłodziakiem, naprawdę. No serio ci mówię. Właśnie takim samolotem, jak tam startuję, wiesz? Że niestety, ale wziąć cię też nie mogę do Polski. Fajny jesteś, fajny. Jeszcze po drodze na lotnisko idę przez taki park. Także już po prostu finalizując jakby doznania, których miałem okazję, które miałem okazję przeżyć. Jeszcze dane mi jest przejść przez taki piękny, zielony park. Już tuż przed wylotem. To były wspaniałe dni. Naprawdę jestem wręcz przytłoczony ilością pięknych widoków i przeżyć. Cudownie było. Cudownie i pod wieloma względami. Przepięknie. Zielono mi. Znowu jest mi zielono. Tak ma wyglądać świat. Tak jak tutaj. Tak ma być. Tak, tak zielono ma być. To jest to, co ja uwielbiam, kocham. Wow, a co to za zwierzę? Czy to jest jakiś flaming? Uciekł przede mną. Ale cudownie tu jest. Szkoda, że telefon nie może oddać zapachu, który jest tutaj w tym miejscu. Cudowny zapach lasu. Kolejna życiowa przygoda powoli się kończy. Mimo, że tych życiowych przygód naprawdę miałem w życiu pełno, to jednak zawsze jest troszkę przykro, kiedy kończy się następna. Tym bardziej tak udana jak ta. Północ. Wróciłem
tu bynajmniej nie jest jeszcze zielono.